Tęczowy piątek to akcja kampanii przeciw homofobii, do której miało według jej inicjatorów przystąpić 75 szkół. Jednak organizatorzy nie udostępnili nam listy placówek, które włączyły się w akcję, tłumacząc, że szkoły zastrzegły sobie do tego prawo. Szkoły, które wzięły udział w tęczowym piątku, otrzymały 3 rodzaje plakatów z napisami: jestem wspierającą nauczycielką, jestem wspierającym nauczycielem i nasza szkoła jest przyjazna wszystkim uczniom i uczennicom. Koordynator akcji Wiaczesław Melnik w rozmowie telefonicznej odmówił nam komentarza na ten temat. Organizatorzy tęczowego piątku tak określili cele akcji na stronie internetowej kampanii przeciw homofobii. Chcemy, aby w ostatni piątek października nauczyciele i nauczycielki pokazali, że zależy im na dobrostanie każdego ucznia i każdej uczennicy w ich drugim domu, jakim jest szkoła. Dołącz do grona otwartych nauczycielek i nauczycieli i wywieź wybrany przez ciebie plakat u siebie w klasie lub na korytarzu. Przypnij sobie znak ruchu sojuszniczego, aby pokazać, że osoby LGBT mogą na ciebie liczyć. Na tęczowy piątek ostro zareagował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, który przygotował rodzicielskie oświadczenie wychowawcze. Dzięki niemu rodzic może nie zgodzić się na udział dziecka w podobnej akcji. Prawnik Maciej Kryczka zwraca uwagę także na to, że przekazywanie dzieciom tego typu treści powinno odbywać się za zgodą rodziców. Instytut Ordo Iuris, oprócz tego, że przygotował rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, również gwarantuje reprezentację procesową rodziców, którzy podejmą się wystąpienia na drogę sądową przeciwko placówce edukacyjnej, która nie uzyskała takiej pisemnej zgody od rodziców. Homoseksualnej propagandzie w szkołach sprzeciwia się także Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, która już od 2 lat przygotowuje certyfikaty Szkoła Przyjazna Rodzinie. Kampania Szkoła Przyjazna Rodzinie trwa już od ponad 2 lat, to jest właściwie 2,5 roku, odkąd zaczęliśmy wydawać certyfikaty Szkoły Przyjaznej Rodzinie, ale też certyfikaty przedszkola przyjaznego rodzinie, tym placówkom edukacyjnym, które zobowiązują się do tego, aby na swoim terenie nie umożliwiać prowadzenia jakichkolwiek działań, jakichkolwiek zajęć, które deprecjonowałyby rodzinę. Według przedstawicieli fundacji Tęczowy Piątek to nic innego jak nachalna promocja homoseksualizmu, postaw skierowanych przeciw rodzinie oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do akceptowania zachowań niezgodnych z naturą. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.